Witamy w dupie. Jak widać, jest ciemno, są jakieś zwisy z sufitu, są jakieś drewniane takie platformy tutaj, wsporniki. O, Kilof, od razu się nim zaopiekujemy, to go będziemy mogli potem sprzedać. Grzyby sobie też pozbieramy, bo grzybów nigdy za wiele. Jak wiadomo, jak to mówił Snaf, zawsze możesz to komuś odsprzedać. Dobra, mam pogadać z jakimś gościem, to się nazywa Jan. Czy to ty? Na co powinienem? Piwo. Opowiedz mi o pełzaczach. Piwo. Coś więcej. Piwo. Możesz uważać. Niestety. Piwo. Gdzie mogę znaleźć? Wszędzie dookoła. Piwo. Po rusztowania. Stoimy teraz. Zrozumiano? Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? Nie. No dobra. W takim razie idziemy go poszukać. Mogę ciebie kupić? Tak. Aha. Rzeczy. Sprzedam ci kubek. Wezmę jedno piwo. Może sprzedam mu tych grzybów trochę? O nie, nie aż tyle. Dobra, niech tak będzie. Tu jest jakaś skrzynia. Kocioł, drabina. No, można dalej iść jeszcze. Można iść tutaj w dół. Może tutaj? Czy dobrze idę? Halo? Czy ktoś tu jest? Ktoś tam jest. Ale na pewno jest tu bardzo ciemno. Już lepiej. Aha, tu jest drabina. Tam jakiś koleś coś kopie i tam też koleś coś kopie. Ale czy to jest główny szyb? Może jednak nie. Spróbuję gdzieś indziej pójść. No tutaj na dół sobie zeskoczymy. Czy to ty? Nie, to jakiś inny koleś. I to też jakiś inny koleś. O, grzyb. Może tutaj pójdę na dół. Tam jest jakieś ognisko. Może tam są jacyś istotni ludzie. Fuck. Dobra, jeszcze raz idziemy tutaj na dół. Tylko tym razem trochę ostrożniej. O, może zapiszę najpierw. Zapisywanie gry to jest generalnie dosyć istotna rzecz. Wcześniej stąd spadłem, może teraz nie spadnę. Spróbujmy tak. O, nawet idzie. Tu jeszcze grzyb. I tu jeszcze jakieś piękne zielone roślinki. Są świetnie naświetlone przez tą pochodnię. Mają tu pewnie jakiś rodzaj sprzętu hydroponicznego do hodowania roślin w takiej ciemności. Dzień dobry panu. Co tu jest ciekawego? Skrzynie. Chleb i szynka. Co się znajduje ci w ustach? Twój interes. To znaczy, że dobrze jest mieć browary ze sobą, jak się wchodzi do takiej kopalni. Bo i z tym kolesiem pewnie będzie można coś porobić więcej, jak mu się da piwo. Czy coś innego do picia. I z tamtym na górze też będzie można jakoś pogadać więcej, jak mu się da piwo. Dobra, wychodzi na to, że znalazłem typa. Przysyła mnie Jan? To ty jesteś Rudy? Mam odebrać Gomeza. W porządku. Słyszałem, że Diego to kopalnia... Kopalnia. To kopalnia kopalni. Myślałem, że Diego to ty... Tak, to ja, a to Rudy ja. Postaram się o tym pamiętać. No i spoko. Wychodzi na to, że mamy listę. Pójdziemy na górę do tego typa i kupimy parę browarów i wrócimy potem jeszcze tutaj. Zobaczymy, co będzie można w takim wypadku uzyskać. A ja w ogóle źle poszedłem. Tak, tutaj muszę iść. Tu jest szopa. A tu jest drabina. Miejmy nadzieję, że się uda. A co jest? O, działa. Aha, już nie działa. O, jesteśmy na miejscu. Bardzo dobrze. Mnie interesują tylko te browary. Wezmę ze dwa. W zamian mogę oferować kubek. Mogę zaoferować parę grzybów. Nie, i wystarczy. B. Zdrowie. W głównym szybie. Wiej plecami do ściany. Do zobaczenia. No dobra, to pójdziemy jeszcze na dół w takim razie. Aha, spadłem stąd i straciłem dużo życia. No nic. Dzień dobry panu. Na zdrowie. Dzięki. Coś ciekawego? Co? Słuchaj. Ja dole. Już ja im pokażę. Proszę bardzo. No i poszedł sobie. Dobrze, to w takim razie może skorzystamy z tego, że go nie ma. Czy ja umiem to otworzyć? Oj, nie wiem ile mam wytrychów. Aha, już nie mam wytrychów. Czy od kogoś tutaj mogę kupić wytrychy? To jest dobre pytanie. Może tam na górze mogę, ale spróbuję tutaj jeszcze zobaczyć, co jest. Ej, nie, nie. Życzę miłego dnia. Pracowałeś kiedyś jako nowa twarz. Od dawna tu jesteś? Oho, uwierz mi. Bariera wreszcie cię zatrzyma. Bariera powstrzyma każdego. Powodzenia. Generalnie to
kurde, nie ma tu chyba nikogo, z kim mógłbym pohandlować, poza tym typem tam na górze. A ten koleś tu wrócił? Wrócił tu. Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Ja sobie wczytam, kupię może jakieś wytrychy i tu przyjdę. Próbuję teraz zrobić tak, żeby z tym Alefem pogadać może najpierw. Może on rzeczywiście będzie miał klucz i to jeszcze bardziej ułatwi sprawę. Ty nazywasz się Alberto. A ty nazywasz się strażnik, czyli to nie wy, a tutaj nie ma przejścia. Ponoć jeden z kopaczy imieniem Alef miał z tym coś wspólnego. Może ja tych wszystkich kopaczy powinienem pytać o imię w takim razie. A ty, to nie ty? Nie. Ale może ty coś wiesz. Leci? Mam dla ciebie pozycję, Rudy. A, zapłacę ci... Następnym razem. Aaron? Ty jesteś Aaron. Masz dość. Czego? Spadaj! Nie chcę. Nie wiem. Trudno. A co takiego może być w tej skrzyni? Zastrzelił mnie. Ale dobra, skoro ten koleś Alef to kopacz, to powinien być podpisany. To jest kopacz, kopacz. Na dole nie było tego typa nigdzie, a przynajmniej nie znalazłem go. Może jest gdzieś schowany, albo nie żyje. Ale mam jeszcze nadzieję, że znajdę go gdzieś tutaj na górze po prostu. Może tutaj gdzieś jest? To jest taki niby tunel. Nic tu nie widać. Ale słuchaj, że ktoś tu kopie. Tak, tam jest jakiś koleś. Może gdzieś tutaj. To kopacz. Pochodnie. Pochodnie chętnie przygarnę. O, jest! Tylko sobie odpoczywam. Wiesz może coś o kluczu? Szybko się uczysz, Rudy. 30. Tak się składa, że mam pełzacze. Powodzenia. Dobra, teraz najważniejsze pytanie. Jest klucz. Bardzo dobrze. Jest też brand dick. Brand new dick. Dostaliśmy cudowną informację, że można zejść gdzieś jakimś głównym szybem i tam uważać na pełzacze i będzie napył odrywający. Pewnie z tego skorzystam potem, ale jeszcze rozejrzę się tutaj po okolicy. Wezmę tą pochodnię jeszcze stąd. Tu już nic nie ma ciekawego, nie? Nie ma. Jest ten koleś na środku, który się na mnie patrzy, ale ja go ominę szerokim łukiem i już mnie tu nie ma. Dobra, gdzie ja jestem? Na dół powinienem iść, chyba na dół. O, jeszcze z tym typem pogadam. Przepuść mnie! Dobrze, dobrze, pan sobie idzie. Ja teraz poczekam, żeby nie zastrzelił mnie z kuszy na przykład. Dobra, poszedł sobie. Ty, Rudy, należy mi się klucz. A, proszę! Ja zawsze się cieszę, kiedy mogę dać w nos... Następnym razem. Co tu mamy w takim razie w tej skrzyni? Piwo, uzdrowienie i dużo rudy. Bardzo dużo rudy. Super. Jestem całkiem zadowolony. W takim razie pójdziemy jeszcze na dół. Słuchaj. O, przepuść mnie! Tak, tak, pan idzie, proszę bardzo. A ja się zajmę tym, co tutaj zostało. Szynka, chleb w kształcie cegły i sprawdźmy w takim razie, co tu jest. Światło, ognisty pocisk. Zajebiście. A tutaj mamy kulę ognia, 203 bryłki rudy, 3 piwa, 3 jabłka. No i z takim łupem można się zawijać. Ja wiem, że może nie zebrałem tej mikstury leczniczej, o której mówił Alef wcześniej. Natomiast myślę, że jeszcze tutaj wrócę. A jak tu wrócę, to wtedy ją zbiorę. A póki co zawijamy się na chatę. Idziemy z powrotem do Diego, oddać mu tą listę. Przepraszam pana, proszę mnie przepuścić, dziękuję. No i wspaniale, o, tutaj są jakieś kolesie, których wcześniej chyba nie było. Mam nadzieję, że oni nie będą mieli tutaj do mnie żadnych wątów, że sobie tam byłem. Oni po prostu pilnują wejścia do kopalni. Mam teraz 6 zwojów magicznych. Bardzo dobrze. I aż 305 bryłek rudy. Uważam, że to jest świetny wynik po takim jednym wejściu do kopalni, biorąc pod uwagę to, że ani razu nie machałem kilofem. Zaporujemy sobie tutaj na kurczaka. No i wszystkie porobione. No i wspaniale. Z tego co widzę, to chyba powoli zaczyna wschodzić słońce. Pożegnamy się przy tym pięknym krajobrazie kanciastych drzew. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek.